Fantazja właściciela to jest to, co ogranicza możliwości. Nie ma takiego samochodu, którego nie dałoby się jeszcze podkręcić. Nie ma takiego samochodu, który nie mógłby być jeszcze niż wypuściła go fabryka. I mamy tutaj takie auta, które same w sobie są już znakomite. W kontakcie z doświadczonym mechanikiem, w kontakcie z właścicielem, który chce zrobić coś więcej, który chce mieć coś indywidualnego, stając się tymi wyjątkowymi. I można dodawać, jak się okazuje, wszystko. My mamy tutaj wyjątkowy zestaw, bo ten zestaw samochodów jest znakomity. Mamy Audi TT samochód, który wygląda dość można z tego samochodu przez wycisnąć nawet około 1000 koni. Mamy tutaj Chevroleta Camaro, i właśnie teraz z kurtułym pośrednikiem wyjeżdża na sam środek na scenę. Można kupić samochód, a następnie zostawić w tym samym salonie 2, 3, a może i 4 nawet warunki tego samochodu, aby stał się inny, stał się indywidualny. Jak Państwo widzicie, można modyfikować również luksusowe Mercedesy, a i takie marki jak Ferrari również poddają się delikatnie, ale precyzyjnym palcem współczesnych tunelów. Jak widać, samochody, które zostały poddane tym modyfikacjom, to zupełnie inna galaktyka osiągów. Tak jak widzieliśmy, ten nieprawdopodobny chromowy Nissan GT-R 840 koni mechanicznych. On po prostu odrywa się nad asfaltem, jest teleportowany wręcz wtedy, kiedy kierowca tylko lekko wyciśnie pudełka. Jakby nie było, seryjny samochód, który prowadzi całą kolumnę wynikowych aut, czyli Audi R8, myślę, że mimo że osiąga setkę w mniej niż 3 sekundy, miałby poważne powody.